Dzień dobry moi drodzy, to jest Motonews, a to jest Fiat Multipla. To jest wybuchający Fiat Multipla na grafice. To jest wybuchający Fiat Multipla na żywo. A to jest nasza nowa limitowana kolekcja Fuck Ugly Cars Club, dostępna tylko na www.idwell.pl. A jak chodzi o to, co w dzisiejszym Motonewsie? BMW w końcu zaprezentowało nowe M5. Nadchodzące Audi RS3 ustanowiło rekord kompaktowego samochodu na torze Nordschleife oraz nowy Bentley Continental GT Speed. Czyli dużo nowości, o których wypadałoby sobie troszeczkę pogadać, więc jak co tydzień zapraszam Was na zbiór najważniejszych informacji ze świata motoryzacji. Lecimy! A rozpoczynamy od kolejnego wojowania, które uskutecznia włoski rząd. Jak pewnie bardzo dobrze wiecie, jakiś czas temu Włosi zblokowali Alfa Romeo przy nazywaniu ich nowego modelu Milano i ta musiała zostać zmieniona na Junior. Wszystko to przez to, że auto jest produkowane w Polsce, a nazwa samochodu mogłaby sugerować, jakoby było inaczej. Później Fiat został zmuszony do usunięcia włoskiej flagi widocznej na modelu 600 produkowanym w Tychach, bo to również według Włochów może sugerować, że auto jest produkowane w ich kraju. A teraz przyszła pora na wytoczenie wojny chińskiej marce DR Automobiles, która od jakiegoś czasu sprzedaje swoje samochody elektryczne na terenie Włoch, jednocześnie sugerując w mediach, że auta te są produkowane właśnie we Włoszech. W rzeczywistości jednak produkcja komponentów tego samochodu odbywa się w Chinach, a zaledwie jego ostateczny montaż ma miejsce faktycznie we Włoszech. Marka DR Automobiles od ładnych kilku lat bardzo dobrze sobie radzi we Włoszech i rok do roku notuje potężne wzrosty sprzedaży. W 2023 roku przykładowo udało im się na tamtejszym rynku sprzedać aż 32 650 nowych samochodów. Przypuszczam, że właśnie ten fakt połączony z mylącą interpretacją dotyczącą tego, gdzie auto jest produkowane, skłonił włoski rząd do nałożenia na Chińczyków kary w wysokości 6 milionów euro. Zarząd marki twierdzi, że od tej decyzji będzie się odwoływał, natomiast biorąc pod uwagę dotychczasowe wyroki sądów, które raczej nie ułatwiały życia producentom aut, no to nie wróżę pozytywnego rozwiązania się tej sytuacji. A teraz przechodzimy do wieści z dawna wyczekiwanych przez świat motoryzacji, czyli do nowego BMW M5. Zgodnie z zapowiedziami, pod maską mocarnego niemieckiego sedana wylądował silnik z BMW XM, czyli V8 4.4 generująca 585 koni mechanicznych, które wspierane są tutaj przez silnik elektryczny o mocy 197 koni mechanicznych. Łączna moc układowa wynosi więc 727 koni i astronomiczne 1000 Nm maksymalnego momentu obrotowego. I jest to pierwsze w historii BMW M, nie licząc tutaj BMW XM, które jest hybrydą. Samochody hybrydowe zwykle ważą więcej niż tradycyjne samochody spalinowe. Czy więc tak jest też w tym przypadku? No, odpowiadając krótko, tak, to jest bardzo tak. To znaczy, nowe BMW M5 na sucho waży 2430 kg, czyli o blisko pół tony więcej niż poprzedni. Poprzednik był lżejszy, ale był też słabszy, bo w odmianie Competition generował 625 koni mechanicznych. Przypominam natomiast, że nie ma już wersji Competition wśród samochodów M, ponieważ teraz zwykłe M-ki są tak samo mocne jak M-ki Competition właśnie. Nasuwa się jednak bardzo ważne pytanie, czy patrząc z perspektywy osiągów, dodatkowe 102 konie mechaniczne zrekompensowały bonusowe pół tony? I tutaj również można krótko odpowiedzieć, że nie, ponieważ poprzednik rozpędzał się do setki w 3,3 sekundy, natomiast nowe BMW M5 do setki rozpędza się w 3,5 sekundy. Wizualnie raczej źle nie jest. Biorąc pod uwagę to, że nowa piątka zdążyła się już trochę opatrzeć, to stylistyka M5 niczym nie szokuje i jest raczej przyjemna dla oka. Ceny zaś startują od 680 tysięcy złotych, czyli jest mocniej, ciężej i drożej. Ostatnio w Motonewsach coraz częściej mówię o tym, że producenci odchodzą od samochodów elektrycznych i wracają do sprawdzonej technologii, czyli do samochodów spalinowych.
No i w temacie sprawdzonych technologii, to czy pamiętacie jeszcze przeglądarkę Opera? Bo mam wrażenie, że mnóstwo osób o niej zapomniało, a wszystko wskazuje na to, że aktualnie jest to najlepsza przeglądarka na rynku. Po pierwsze, jest zaawansowana technologicznie i ma wbudowaną sztuczną inteligencję o nazwie Aria, która może na przykład dostarczać wam różnych informacji i odpowiedzi w czasie rzeczywistym, czy generować teksty na podstawie waszych pomysłów. Po drugie, Opera ma całkowicie darmowego VPN-a, który pozwoli wam bezpiecznie korzystać z internetu. A oprócz tego, jeżeli macie problem ze zbyt dużą ilością otwartych zakładek, to możecie je organizować w wyspy, choć moją ulubioną jest funkcja wyskakującego wideo, która może oddzielić twoje filmy od strony tak, by były cały czas widoczne. Przydatnych i na swój sposób innowacyjnych funkcji w Operze jest naprawdę sporo, więc polecam, by je sprawdzić. Tym bardziej, że absolutnie nic was to nie kosztuje, bo Opera jest w pełni darmowa. Link więc macie w opisie, a my lecimy dalej. No i teraz przechodzimy sobie do wątku BMW XM, czyli prawdopodobnie jednego z najbardziej kontrowersyjnych BMW ostatnich czasów, a na pewno najbardziej kontrowersyjnego BMW sygnowanego przez dział M. Jakby tego było mało, dział BMW M w całej swojej historii stworzył zaledwie dwa samochody, które zostały przez nich zaprojektowane od początku do końca, a nie były adaptacjami istniejących już na rynku modeli. Pierwszym spośród tych samochodów było niesamowite i ikoniczne dziś już BMW M1, a drugim właśnie BMW XM. 2,7 tony masy własnej, 4,3 sekundy do setki oraz cennik startujący od bagatela 950 tysięcy złotych sprawiły, że no nie jest to najlepiej sprzedający się samochód tego producenta. W pierwszym kwartale tego roku BMW sprzedało 541 sztuk XM. Dla porównania sprzedali też 6957 X7, 14923 X5, a nawet 2945 modeli iX. Więc ten model sprzedażowo dla marki BMW jest po prostu jedną wielką klapą. I mimo, że Bawarczycy na początku zakładali, że stworzą następcę tego samochodu, ale już w wersji w pełni elektrycznej, to już teraz wiadomo, że tego następcy nie będzie. Czy to smutna informacja? Wydaje mi się, że niespecjalnie. No i faktycznie, biorąc pod uwagę fakt tego, że ja osobiście może dwa razy w życiu widziałem taki samochód w ogóle na drodze, to musi on się naprawdę fatalnie sprzedawać. A teraz wieści ze świata samochodów sportowych, drogich i luksusowych. Aston Martin pokazał swój nowy twór, czyli model Valiant. Stylistycznie to auto czerpie inspirację z modeli z lat 70. i 80. Wygląda mocno torowo i agresywnie, a jest samochodem przeznaczonym na drogi. Co ciekawe, podobno pomysł stworzenia tego samochodu Astonowi Martinowi podsunął sam Fernando Alonso, no i jak widać Brytyjczycy postanowili się go w tym przypadku posłuchać. Tak jak nie trudno jest się domyślić, patrząc na ten samochód, jest to zmodyfikowany Aston Martin Valour. Pod maską więc nadal mamy podwójnie doładowane V12 o pojemności 5,2 litra, krzesające w tym przypadku 745 koni mechanicznych. No także prawdziwa motoryzacja jeszcze nie zginęła i o takich autach aż chce się nagrywać newsy. Jakby tego było mało, w środku siedzi manualna skrzynia biegów, która przekazuje moc na tylne koła. Niestety jednak jest to auto jedynie dla wybrańców. W produkcji zaplanowano 38 egzemplarzy, spośród których wszystkie są już sprzedane za kwotę bagatela 2 milionów euro, czyli ponad 10 milionów złotych. Mniej niż rok temu nowe BMW M2 odebrało przedliftingowemu Audi RS3 tytuł najszybszego kompaktowego samochodu na torze Nordschleife, pokonując okrążenie w czasie 7 minut 38 sekund i 706 tysięcznych. Północna pętla toru Nürburgring to chyba najważniejszy poligon doświadczalny, z którego korzystają producenci samochodów, próbując tam też sobie udowadniać, kto jest od kogo szybszy. No i jako, że panowie z Audi przygotowują się do wprowadzenia na rynek poliftingowej wersji RS3, to poza delikatnymi zmianami stylistycznymi, wykonali tam również kilka zmian konstrukcyjnych. Nie do końca jeszcze wiemy, jakie dokładnie są to zmiany, ale wiemy, że egzemplarz preprodukcyjny został przez nich zabrany na Nordschleife, gdzie udało im się czas M2 pobić o ponad 5 sekund, bo wykręcili 7.33.123. M2 jest o około 100 kg cięższa niż RS3, ale równocześnie jest od RS3 o jakieś 80 koni mechanicznych mocniejsza.
RS Trójka do tego ma napęd na 4 koła, który w przypadku tak szybkich torów nie zawsze jest potrzebny, ale jak widać w tym przypadku spisał się na medal, no i efektem tego jest naprawdę spektakularny czas okrążenia. Jest to czas lepszy niż czas przykładowo Lexusa LFA Nürburgring Package, McLarena 650S czy chociażby Ferrari 458 Italia. A przypominam, że w tym przypadku mówimy o kompaktowym sedanie od Audi. No przyznajcie, że robi to wrażenie. Wiecie, co może robić jeszcze wrażenie? Tegoroczna edycja Altrace. Moi drodzy, na szybko, w nietypowej formie przedstawię Wam, co mogliśmy zobaczyć na chyba jednym z największych na świecie, w Europie na pewno, evencie motoryzacyjnym. Lambo, Ferrari, Mercedesy, ilość tych aut i przekrój tych samochodów, które tu wszystkie są, to jest po prostu coś niewiarygodnego. Trzeba to serio zobaczyć na własne oczy, ale z mojej perspektywy, jak tu jestem i to widzę, no, robi to ogromne wrażenie. Ostatni raz, jaki byłem na Altrace, a jeszcze w sumie na Racizmie w 2019, gdzie zrobiliśmy z tego relację na naszym kanale, no, pozmieniało się. Było grubo, ale jest jeszcze grubiej, bym powiedział. Powiem Wam szczerze, że to jest coś niesamowitego. Taka świadomość, że przyjeżdża tutaj cały świat pod stadion we Wrocławiu, żeby zobaczyć to, co tu stoi, te wszystkie samochody. To, no, breathtaking, bym powiedział. A Audi całkiem niedawno pokazało swój najmocniejszy model w historii, czyli model RS e-tron GT Performance. Natomiast to jest samochód elektryczny, więc nic, co by nas jakoś specjalnie interesowało. Ale w tym tygodniu Audi zaprezentowało swój najmocniejszy silnik spalinowy w historii. 4-litrowe podwójnie turbodoładowane V8 generuje 640 koni mechanicznych i 850 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co pozwala na katapultowanie tej krowy do setki w zaledwie 3,6 sekundy. I tak żadne spalinowe Audi w historii nie generowało takiej mocy, nawet te wszystkie dziwne limitowane wersje R8. Do RSQ 8 Performance będzie można natomiast dobrać hamulce ceramiczne. W standardzie zaś będzie pneumatyka zmieniająca prześwit o nawet 9 cm. Będą też elektrycznie sterowane stabilizatory czy skrętna tylna oś. Czyli mnóstwo torowej technologii jak na SUV-a. Ale przypominam, że RSQ 8 swego czasu było najszybszym SUV-em na torze Nordschleife. Tytuł ten został odebrany mu przez Porsche Cayenne Turbo GT. Co prawda nie sądzę, by marka pozycjonowana niżej niż Porsche w rankingu grupy Waga miała jakiekolwiek ambicje, jak chodzi o przepychanie się o pierwsze miejsce w takim rankingu, ale w sumie po tym, co pokazali w przypadku swojego RS3, to kto wie. A teraz smutne wiadomości, bo to auto, które aktualnie widzicie na zdjęciu, to nadchodzące w pełni elektryczne Ferrari. Włosi, trzeba przyznać, że w przypadku tego samochodu postarali się z kamuflażem, bo przód przypomina troszeczkę Ferrari Purosangue i Ferrari Rome, tył zaś przypomina Maserati Levante, no i do tego wszystkiego mamy te przedziwnie zamontowane końcówki układu wydechowego. No i nieskromnie przyznam, że już w naszej Astrze chyba są ładniejsze końcówki wydechu. A do tego przynajmniej te końcówki w Astrze jakoś brzmią. Końcówki wydechu na samochodzie prototypowym przez Włochów zostały zamontowane najprawdopodobniej tylko i wyłącznie dla niepoznaki. Przypuszczam, że sami panowie z Ferrari mają świadomość tego, że tworzenie samochodów elektrycznych nie do końca jest zgodne z ich DNA, no ale w tym przypadku raczej jest to decyzja stricte biznesowa. Debiut tego samochodu na rynku planowany jest rzekomo na przyszły rok. Co to dokładnie będzie? Zobaczymy, no ale elektryczne Ferrari nie brzmi jak coś dobrego. A tak, moi mili państwo, prezentuję
prezentuje się Bentley Continental GT Speed, czyli najmocniejszy samochód w historii tej marki. Łączna moc to 782 konie mechaniczne, do tego 1000 Nm, setka w 3,2 sekundy i prędkość maksymalna na poziomie 335 km na godzinę. Co ważne jednak, jest to najmocniejszy Bentley w historii tej marki, mimo że marka ta, jak pewnie bardzo dobrze wiecie, zrezygnowała z jednostek W12 na rzecz jednostek V8. No i w tym przypadku pod maską mamy 4-litrowe V8 generujące 600 koni mechanicznych, które dodatkowo wspierane jest przez silnik elektryczny. Oprócz tego, nie wiem czy dla kogokolwiek, kto kupuje Bentleya, jest to informacja istotna, ale to auto ma niemal idealny rozkład masy, wynoszący 49 na 51. No i skoro w Motoniusie zrobiło nam się dosyć mocno wagowo, to wypadałoby wspomnieć tutaj o nowym, odświeżonym Volkswagenie Golfie R. Spektakularnych zmian stylistycznych brak. Natomiast jest to najszybszy Golf w historii, generujący 333 konie mechaniczne i 420 Nm z 2-litrowego, 4-cylindrowego silnika. Czyli w koncernie WAG mamy rekordowo szybkie Audi, mamy też najmocniejsze Audi w historii, mamy najmocniejsze spalinowe Audi w historii, mamy najmocniejszego Bentleya w historii, a także najszybszego Golfa w historii. No i na tej informacji myślę, że pora zakończyć Motoniusa. Dzięki Wam piękne za oglądanie, no i mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Siema!